Piątek, 5 kwietnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. W ubiegłym roku docieplony został budynek gimnazjum nr 2. W tym roku przyszedł czas na kolejne placówki. Piotrkowski magistrat wie, że termomodernizacja to cieplejsze szkoły i oszczędności na rachunkach. Dlatego plan dociepleń realizowany jest w mieście już od kilku lat. Jedną z pierwszych termomodernizacji, które rozpoczną się w tym roku, będzie docieplenie budynku szkoły podstawowej nr 11 przy ulicy Schmidta. Budynek nie tylko będzie lepiej utrzymywał ciepło, zostanie również podłączony do sieci miejskiej. W szkole numer 11 są grube ściany, no przedwojenne jeszcze, one nie wymagają docieplenia, natomiast docieplony będzie strop między pierwszym i drugim piętrem i strop nad drugim piętrem, bo tędy też ucieka dużo ciepłego powietrza, natomiast będą wymienione instalacje wewnętrzne i też budowa nowego węzła, ale też i fragmentu sieci, który od ostatnich bloków przy Schmidta przybliży tę sieć do szkoły. Urząd Miasta na termomodernizację jednostki planował wydać 920 tysięcy złotych. Dziś już wiadomo, że najbardziej korzystna oferta złożona przez wykonawców jest o ponad 400 tysięcy złotych niższa od planowanej. Kolejne budynki, które przejdą termomodernizację w tym roku, to Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Targowej, Przedszkole Samorządowe nr 24 przy ulicy Topolowej i Szkoła Podstawowa nr 13 przy ulicy Dmowskiego. Szkoła podstawowa nr 13 będzie realizowana w cyklu dwuletnim i w tym roku oprócz dokumentacji chcemy jeszcze rozpocząć proces termomodernizacji, czyli docieplania ścian zewnętrznych, a remont w środku, czyli wymiana instalacji centralnego ogrzewania i budowa węzła byłyby efektem roku przyszłego. Chcielibyśmy to zrobić w okresie wakacyjnym, żeby nie przeszkadzać w działalności placówki. Takie działania dają nie tylko komfort nauki dla uczniów czy pracy dla nauczycieli. Te inwestycje wpłyną na oszczędności. Między innymi zmniejszą się rachunki za ciepło i utrzymanie kotłowni. W samym 2013 roku miasto na rachunkach za ciepło oszczędzi około 600 tysięcy złotych. Jeśli dodamy do tego oszczędności, które generują placówki ocieplone w latach 2007-2012, to na koniec 2013 roku za ten cały okres zaoszczędzimy około 1 800 000 zł. Przypomnijmy, w ubiegłym roku termomodernizacji poddany został budynek przy ulicy Broniewskiego, w którym mieszczą się gimnazjum nr 2 i 4 liceum ogólnokształcące. Będą tworzyć teatr, który nie tylko bawi, ale i uczy. Mówi o postawach, jakimi w życiu powinni kierować się młodzi ludzie. Nabór do grupy teatralnej prowadzono dziś w Miejskim Ośrodku Kultury. O rolę w spektaklu przygotowanym w ramach programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka A Ty starali się gimnazjaliści z Piotrkowa. Od rana na korytarzach Miejskiego Ośrodka Kultury kłębił się tłum młodych ludzi, chcących dostać angaż do teatru profilaktycznego. Stres przed próbą był spory, mówili młodzi ludzie. Trochę strach. No nie wiadomo, co mnie czeka. To znaczy, na pewno mamy powiedzieć jakiś wiersz, ale no nie wiemy, jakie mamy jeszcze zadanie, więc no na pewno strach. Emocji dużo. Zadaniem uczestników castingu było nie tylko wyrecytowanie wiersza Juliana Tuwima czy Jana Kochanowskiego. Trzeba było również zmierzyć się z zadaniem aktorskim. Na przykład odegrać scenki choćby z kontroli biletów. Emocje nie odpuszczały nawet po wykonaniu zadania. Wszystko się mieszało. Stres, takie troszeczkę zmęczenie, bo to jednak jest teraz rano, jeszcze taka pogoda za oknem. Ciężko było. Po wyjściu od jurorów jeszcze trzyma? Trzyma. Skąd pomysł, by stworzyć teatr profilaktyczny w Piotrkowie? Grupa powstaje w ramach projektu o nazwie PAT, czyli Profilaktyka A Ty, stworzonego w Komendzie Głównej Policji. Zdaniem specjalistów ulotki czy prelekcje o narkotykach to połowa sukcesu. Tutaj liczy się oryginalność. Narzędziem teraz ma być teatr i aktorzy, czyli młodzi ludzie przekonujący kolegów, by nie sięgali po używki. Chcemy, żeby młodzież przekazywała, żeby młodzież sama zauważyła i młodzież przekazywała młodzieży, że takich rzeczy nie wolno robić. Chodzi o zwalczanie zjawisk patologicznych. Czasami, jeżeli kolega koledze przekaże takie informacje, są bardziej wiarygodne, aniżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, czy to osoba, która zajmuje się jakąś profilaktyką, jakaś osoba z jakiejś instytucji. Sztuka może uczyć, potwierdzają znawcy teatru.
Teatr może uczyć. W ogóle wychowanie przez sztukę, nauka przez sztukę to jest fantastyczna dziedzina wiedzy i myślę, że wtedy tak naprawdę dzieciaki uczą się najskuteczniej, kiedy się świetnie bawią, kiedy przeżywają to, przepuszczają przez całego człowieka. Przygotowany przez uczniów przy współpracy z policją spektakl ma być początkiem innych artystycznych przedsięwzięć. Kiedy grupa zostanie wybrana, rozpoczną się przygotowania do premiery. Na razie szczegółów dotyczących spektaklu nikt nie zdradza. Odrzutowa rakieta na wodę, tornado w butelce czy zabawy z ciekłym azotem. To tylko niektóre z eksperymentów, w jakich wzięli udział uczniowie piotrkowskich szkół. Pokaz naukowy w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 zorganizował Urząd Miasta w ramach Roku Profesora Czochralskiego. Zainteresowanie doświadczeniami było ogromne. Zgłębiać tajniki fizyki czy chemii. Najlepiej doświadczalnie. Eksperymenty uczniom z piotrkowskich szkół prezentowali naukowcy z zespołu eksperymentalnego Pan Korek. A było na co popatrzeć. Pokazaliśmy, jak można w prosty sposób robić eksperymenty z wykorzystaniem rzeczy dostępnych w domu. To była ta pierwsza część. Między innymi pokazywaliśmy, że przy sprzątaniu odkurzaczem można zapakować kogoś próżniowo jak żółty ser, czyli można się poczuć jak zapakowany próżniowo żółty ser. Pokazaliśmy, jak zrobić z pompki do roweru i butelki rakietę odrzutową. Na chemiczny warsztat poszedł m.in. ciekły azot, substancja o temperaturze sięgającej minus 200 stopni Celsjusza. Czy azot mrozi krew w żyłach? O tym można było się przekonać na własnej skórze. Mnie najbardziej zaciekawiło te zabawy jakby z azotem. Dlaczego? Ten azot wydaje się wodą, jak się naleje na rękę, to nic się nie odczuwa, jak szczypie cię ręka, para się z niego dzieje. Eksperymenty to nie tylko forma zabawy, ale łączenie przyjemnego z pożytecznym. Widząc, jak dana substancja lub przedmiot reaguje na odczynniki czy środowisko, młodzież uczy się tego, o czym na co dzień czyta w podręcznikach. Kontakt z nauką jest najlepszy wtedy, kiedy uczeń może dotknąć, ktoś może się pobawić, kiedy może przeprowadzić sam doświadczenie. Sytuacja dzisiaj jest, zresztą to widać, młodzież się angażuje bardzo, tak? Zgłaszają się sami do tych ćwiczeń. Absolutnie trafione w dziesiątkę. Pokaz zorganizował Urząd Miasta w ramach obchodów Roku Profesora Jana Czochralskiego, wybitnego fizyka i chemika, bez odkryć którego nie byłoby współczesnej elektroniki. To jest naukowiec, który w sumie przez przypadek, czyli troszeczkę na takiej zasadzie chałupniczej, jak my tutaj wykonywaliśmy eksperymenty w tej pierwszej części, odkrył sposób otrzymywania kryształów, które później równie mądrzy ludzie zastosowali do produkcji półprzewodników, krzemu, arsenku, galu, z których między innymi zrobiona jest ta kamera. Od 8 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie można zobaczyć wystawę poświęconą życiu i osiągnięciom Jana Czochralskiego. Sami uczniowie w tym roku przy współpracy Referatu Edukacji Urzędu Miasta wzięli udział w lekcjach dotyczących polskiego naukowca. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła od fotografii. Dziś jej pasją jest malarstwo. Na obrazach pokazuje piękno człowieka, ale też abstrakcje w fantazyjnych, nierzeczywistych kształtach. Czym zachwyca Karen Matuszi? O tym można się przekonać, oglądając wystawę w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Artystka do stworzenia prezentowanych w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury prace zainspirowały sny, myśli oraz marzenia. To był bodziec, by emocje przelać na płótno. W ten sposób urzeczywistniła to, co do tej pory próbowała przekazać za pomocą aparatu fotograficznego. Dużo piękna jest właśnie w tych małych rzeczach, które ludzie nie postrzegają albo w ogóle ich nie widzą, albo nie myślą nawet o nich, a ja to wszystko widzę i myślę, że chciałabym to dalej robić. Na wystawie można zobaczyć portrety bliskich artystce, jak i te tworzone na podstawie zdjęć zobaczonych w gazecie. Są też i duże abstrakcje nastrajające do własnej interpretacji. Obrazy są malowane w bardzo subtelny sposób, tak kobieco powiedziałabym. Można się przenieść w inny świat, troszkę baśni może, a te obrazy, które są takie mało dosłowne, tak jak powiedziała koleżanka, działają na wyobraźnię. To pierwsza wystawa Karen Matuszi, podczas której pokazała swój dorobek malarski. Obrazy można oglądać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury do 22 kwietnia. Takiej zabawy jeszcze nie było.
poznać najskrytsze tajemnice Piotrkowa, czy zabawić się w detektywa i rozwiązać zagadki związane z naszym miastem, będzie można w pierwszej w tym roku grze miejskiej. Impreza odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 10. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia na stronie internetowej organizatora Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Za chwilę, jak w każdy piątek, magazyn Verbum. Po nim kurs na kulturę. Ja już żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Niedziela Bożego Miłosierdzia to czas, kiedy poznajemy Boga, który jest miłością i miłosierdziem, miłością miłosierną. Święta Faustyna Kowalska, sekretarka Bożego Miłosierdzia, napisze w swoim dzienniczku: jeżeli Bóg jest miłością, to miłosierdzie jest owocem miłości. I tak rzeczywiście jest w dzisiejszym słowie, kiedy słyszymy o Tomaszu, Didymosie, bliźniaku, który mówi, że jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę swoich palcy w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Rzeczywiście z tymi bliźniakami to jest tak różnie. Niektóre bliźniaki są do siebie bardzo podobne, jak dwie krople wody, a niektóre są zupełnie różne. I tak samo bywa później z charakterami. Jak widać, święty Tomasz Niewierny był tym bliźniakiem, może fizycznie podobnym do Jezusa, ale w charakterze duchowym i wiary zupełnie innym. My starajmy się być zarówno, może nie tyle fizycznie, co duchowo, być bardzo podobnymi do Jezusa. Także w porządku wiary, miłości i miłosierdzia. Witam serdecznie, kurs na kulturę. Jesteśmy po świętach, z tym, że nie wiem właściwie po jakich, bo za oknem to, co Państwo widzą, to zapewniam śnieg. Może jakąś pielgrzymkę w związku z tym, taką z intencją wiosenną do Częstochowy. A propos Częstochowy, Szanowni Państwo, to pochodząca stamtąd Halina Poświatowska pisała kiedyś: tego roku jest znowu wiosna niesłychanie zielona. No i życzmy sobie, za słowami pani Haliny, żeby wreszcie ta piękna zielona wiosna przyszła do nas, do Piotrkowa przede wszystkim. A póki co, dzisiaj w kursie na kulturę Dzień Teatru, jubileusz Mielskiej Orkiestry Dętej, wystawa w Ośrodku Edukacji Artystycznej oraz kolejna odsłona cyklu Edukacja Bajeczna. Wiosennie, dzień dobry. Dzisiejszy magazyn dość roztańczony ze sprawą zarówno wydarzenia, które niedługo w naszym mieście, jak i ze sprawą mojego dzisiejszego gościa. Ze mną Tomasz Balcerek, choreograf, pomysłodawca i wespół z Miejskim Ośrodkiem Kultury, organizator kolejnej już edycji ogólnopolskich imprezji tanecznych. Witam Cię, Tomku. Witam serdecznie. No, po raz dziewiąty spotkają się młodzi, ale nie tylko amatorzy tańca w Piotrkowie z publicznością, ponieważ co rok zaskakujesz nas nowatorską formą tego wydarzenia. Powiedz, co w tym roku, w czasie dziewiątych imprezji, wydarzy się niespotykanego. Szczególnie chodzi też do nazwy, bo imprezy daje nam możliwość jako lotne wrażenie. Oprócz ogólnopolskiego turnieju formacji tanecznych, zawsze czymś zaskakujemy, tak jak powiedziałeś. I w tym roku będzie to turniej solistów, no akurat zgłosiły się same solistki tutaj, w liczbie 17, pod nazwą Sztuka Improwizacji Tanecznej. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć to z odpowiedzialnością, że po raz pierwszy w Polsce i w Piotrkowie, bo tego jeszcze nie było, chociaż wszędzie tam podejrzewam, że jest turniej solistów, ale Sztuka Improwizacji Tanecznej. Nasze solistki przy rozpoczęciu imprezy
będą losować piosenkę z tekstem. A dlaczego z tekstem? Bo będzie to piosenka polska, dokładnie klasyka polskiej piosenki. I tutaj będzie dla widza coś fantastycznego, w sensie obrazowym, tutaj zgodności obrazu z tym, co wokalistka śpiewa i to, co przedstawia solista na scenie. Uważam, że powiązanie tych dwóch rzeczy będzie wspaniałe dla odbiorów, szczególnie też również dla jurorów. No, zobaczymy po prostu, czy ta nowatorska forma przyjmie się, ale chyba na pewno. Każda z tancerek przed tym właściwym konkursem, na godzinę przed, losuje tytuł piosenki oraz ów fragment i następnie tańczy to, co czuje, to, co w sercu jej gra, tak? No i właśnie o to chodzi po prostu, że zobaczymy, czy ta formuła się przyjmie, o ile przyjmie się, będziemy po prostu ją kontynuować, bo uważam, że należy coś nowego stworzyć. Bo wiadomo, że ktoś może przyjechać z wyćwiczonym fragmentem muzycznym, powiedzmy te dwie minutki przedstawić, a tutaj nie wiadomo co. I po prostu to jest dla solistek, które autentycznie coś czują, mają coś w sercu. I tutaj już napomknę, że większość z tych solistek zgłoszonych to są instruktorki tańca. A kilka z nich jest z programów telewizyjnych, także mają do czynienia ze sceną, no i chcą spróbować ze swych sił właśnie tutaj u nas w Piotrkowie podczas imprezy. Fajnie. Nie takie to amatorki w związku z tym raczej. Właśnie zawodowe osoby tancerki. Zawodowe tancerki. Zobaczymy po prostu na naszej scenie, czy spełnią swoje oczekiwania i, no i publiczności i samych jurorów, a nie byle kto będzie oceniał, bo nawet w związku z tym zaprosiłem do sędziowania. Też mając na uwadze to, że zgłosiły się same solistki, trzy panie, które są związane ze sceną, nawet jeszcze czynnie. Może za chwilkę, dobrze, o jurora, dobrze. Ponieważ wiem, że to grono jurorskie zazwyczaj, jak zwykle, będzie dosyć liczne, bo nie tylko panie, ale także przewodniczący jury. O tym za chwileczkę. Czyli w tym roku od impresji do improwizacji. Tak przeprowadzasz nasz artystów. Można tak powiedzieć. Za chwileczkę o jurorach. Zapraszamy bardzo serdecznie Państwa o imprezach dzisiaj przez cały program, ale póki co zawitajmy na scenę Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie nie tak dawno koncert pod ciekawym tytułem 35 plus 5. Wszystko w związku z jubileuszem Miejskiej Orkiestry Dętej. Jak na urodziny przystało, nie obyło się bez gratulacji, kwiatów i prezentów. Muzyków za wieloletnią działalność jeszcze w Orkiestrze Górniczej medalami wyróżnił przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. Gratulacje, życzenia oraz prezent przekazał wiceprezydent Andrzej Kacperek, a dyplomy wręczyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Łągwa-Szelongowska. Później na scenie królowała już muzyka. Miejska Orkiestra Dęta powstała w 2009 roku. Zespół tworzy część muzyków grających przed laty w Piomowskiej Orkiestrze Dętej. Dobytek wypracowany od lat 70. procentuje do dziś. W przeciągu pięciolecia młody, stary zespół kontynuował tradycję swojego poprzednika. Orkiestra brała udział w obchodach świąt narodowych czy kościelnych. Dziś gra jak z nut, a nawet i śpiewa. Do zespołu dołączyła sopranistka. Kunszt muzyczny potwierdzają widzowie, którzy nie mogli odpuścić sobie jubileuszowego koncertu. Pięknie grają, pięknie. Pięknie grają. Miło się słucha. Muzyczną moc oczywiście i przyciągają zawsze. Nie ma mocnych. Trzeba się obejrzeć, jak orkiestra gra. To było 5 intensywnych lat. Muzycy w przeciągu tego czasu wypracowali bogaty repertuar. Dzięki niemu w ubiegłym roku podczas małopolskiego przeglądu orkiestr dętych w Michałowicach zdobyli drugie miejsce. Stworzyli też piotrkowską paradę orkiestr dętych. Bodajże w grudniu zeszłego roku, czy listopadzie, Agnieszka powiedziała, że to będzie w tym roku 5 lat, to nawet nie spodziewałem się, że to tak szybko minęło. Bardzo dużo wrażeń, bardzo dużo się działo, ogrom pracy. No i to dlatego tak to szybko przeleciało. Czyli muzycy czasu nie liczą? No tak, muzycy są zawsze młodzi. Plany Miejskiej Orkiestry Dętej, rozwijanie się w dalszym ciągu, koncertowanie jak najwięcej, promowanie naszego miasta. Miejska Orkiestra Dęta działająca w Miejskim Ośrodku Kultury chce tworzyć nową historię. Wolne miejsca czekają na młodych i zdolnych instrumentalistów, którzy mogliby uzupełnić skład orkiestry.
Trudnienie tańca mają to do siebie, że młodych tancerzy ocenia zazwyczaj dosyć rozbudowane, acz niezwykle wykwalifikowane jury. W tym roku w Piotrkowie będzie podobnie. 5 osób zasiądzie w fotelach sędziowskich, a przewodniczyć im będzie pan Krzysztof Brodek. Tutaj jest taka ciekawostka, bo Krzysztof przez 2 edycje na początku był jako widz. Nawet nie wiedziałem, że przyjechał do Piotrkowa zobaczyć tą imprezę. Ocenił, był zachwycony, że w ogóle taka impreza odbywa się dla amatorów w Piotrkowie i zaprosiłem go. Zaprosiłem go wtedy jako jurora i praktycznie chyba to jest jego 6. edycja, gdzie jest jurorem, przewodniczącym chyba 3. edycja. To jest pedagog, konsultant tańca, no i były pierwszy solista teatru w Poznaniu. Także i przez wieloletnie jego sędziowanie w Piotrkowie potrafi naprawdę trzeźwo spojrzeć i na naszych uczestników. Poza tym będą 4 panie. Tutaj nie zdradzę nazwisk, ale będą to panie, które są albo czynnymi tancerkami, są to jeszcze, są pedagogami w szkole baletowej, ale również mają tytuły mistrzyń Polski. Także uważam, że tutaj solistki, które będą się prezentować w konkursie Sztuka Improwizacji Tanecznej, naprawdę będą mogły liczyć na surową ocenę, a jednocześnie chyba później w rozmowie na jakieś takie serdeczne uwagi, wytyczne do dalszej jakiejś tam swojej działalności. Za chwilę powiemy również o uczestnikach, bowiem w gronie 7 uczestników tegorocznych edycji, aż 4 formacje to te, które zwyciężały na Grand Prix, tak, poprzednich edycji. Ostatnio, pamiętają Państwo, w minionym roku zwyciężyła formacja, której bardzo blisko również do teatru. To był taki piękny teatr tańca. Właściwie, a skoro o teatrze teraz, to może przyjrzyjmy się i wspomnijmy, jak w Piotrkowie obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru. W taki dzień nie mogło zabraknąć teatru. Dla widzów piotrkowskie zespoły przygotowały teatralną ucztę. W wykonaniu grupy Berek widzowie zobaczyli spektakl Tituś Burczysko. Busolala ze Stowarzyszenia Busola zaprezentowała przedstawienie 5 minut. Perypetie tytułowej myszy pokazał mokowski teatr Antidotum. Tego dnia najważniejsi jednak byli młodzi aktorzy, którzy w pracę na scenie wkładają całe serce. Teatr jest dla mnie przede wszystkim pasją. Miejscem, w którym mogę się rozwijać i przeżyć niesamowitą przygodę. Poznałam tutaj wielu niesamowitych ludzi i to jest po prostu moje hobby. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez teatru. Dlaczego? Jestem bardzo przywiązana do sceny i po prostu lubię, dobrze się czuję na scenie. Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. W tak zwanym międzyczasie Tomek zdradził mi, że w tamtym roku czarnym koniem okazała się formacja, która zwyciężyła. Właściwie przyjechała nie wiadomo może skąd, nie wszyscy na nią stawiali, okazała się bezwzględnym faworytem, bo zwyciężyła w kilku kategoriach. Z nowych formacji jest formacja arabeska z Katowic, Classics z Włocławka i a la carte z Pyskowic. I jak się przekonaliśmy rok temu, nie jest powiedziane, kto zwycięży. Nie jest powiedziane, a kto zwycięży. A szczególnie dlatego, że formacje prezentują się w 2 swoich odsłonach, co może rzutować w ogóle na naprawdę na klasę, na pracę danej formacji. My przekonamy się o tym wszystkim już 12 kwietnia, 9 imprezy taneczne przed nami. A póki co zapraszam Państwa na materiał, który podsumowuje cykl Edukacja Artystyczna, czytam pierwsza klasa. Tym razem uczniowie szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego spotkali się ze studentkami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, w wykonaniu których dzieciaki obejrzały spektakl Kazio w Krainie Lalek. W środę na scenie widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury najmłodsi widzowie obejrzeli spektakl Jasi Małgosia. Adaptacja bajki braci Grimm w wykonaniu artystów z Teatru Mer z Łodzi nie tylko zaskoczyła i zaciekawiła małych widzów, ale także rozbudziła dziecięcą wyobraźnię. Podobnie było i w czwartek. Tym razem dzieci ze szkół podstawowych mogły zobaczyć spektakl pod tytułem Kazio w Krainie Lalek. Zabawna i dowcipna lalkowa postać Kazia zaciekawiła widzów. Czarownica i Kazio. A dlaczego akurat oni? Bo czarownica była bardzo śmieszna, a Kazio też i bardzo śmiesznie mówił. A bajka ogólnie jakie wrażenie wywarła? Co ci się najbardziej spodobało? No, że była w ogóle ciekawa i bardzo fajny pomysł. No, postać Kazia, no bo ciągle mówił o tej żabce i no tak śmiesznie mówił. Mi głównie Kazio przepadł do gustu. A dlaczego akurat Kazio właśnie? No bo fajnie mówił, śmiesznie. W ogóle ogólnie bardzo fajne przedstawienie wyszło im.
Młodzi widzowie nie tylko mogli decydować o losach bohatera, ale również za pomocą tajemniczego zaklęcia z magicznej skrzyni wywołali schowaną tam bajkę. Teatr lalek w odróżnieniu od tradycyjnego spektaklu wymaga od aktora posługiwania się odmiennymi środkami wyrazu. To, aby kukiełka ożyła, zależy od umiejętności aktora-animatora. Dziecko i w ogóle widz musi uwierzyć w materię, którą się posługujemy, czyli w naszym przypadku była to lalka Kazio, która jest taką prostą formą bunraku i takie lalki, maski ręczne z doczepianymi tułowiami. I jakby trudność polega na tym, żeby wszystkie emocje i intencje, które są... istnieją właśnie w dialogach między postaciami, przenieść na materię, na tyle ją ożywić, żeby dziecko jakby weszło, w ogóle widz, nie tylko dziecko, weszło w ten świat tej plastyki, tej metafory, tej lalki, formy. Mały Kaziu podbił serca widzów, ale jak się okazało, z wzajemnością. Ja bardziej lubię występować przed publicznością i dziećmi, i dorosłymi, bo poznaję dużo nowych ludzi, mogę przybić Jółwika i Piątkę. A skąd u Kazia jest taki dowcip? Bo dzieci bardzo żywo reagowały i śmiechem przede wszystkim. Ja po prostu taki jestem. Tak mnie mama stworzyła. I tknęła tego dowcipnego ducha w moją gąbkową egzystencję. Na koniec nie zabrakło dobrej muzyki i śpiewu. Ostatnie pytanie przed impresjami, bo wiem, że jesteś w szale przygotowań. 12 oficjalne otwarcie wydarzenia, ale dzień wcześniej premiera twojego spektaklu tanecznego, który również zobaczymy w ramach impresji. Myślę, że dla ciebie, ale także dla tancerzy twoich jest to spektakl wyjątkowy. Pamięć lotu, taki tytuł nosi ten spektakl. My dla państwa mamy przygotowany konkurs i zaproszenie w związku z tym, o tym za chwilę. Tomek. Spektakl na pewno szczególny. No wiadomo po prostu, że dotyczy tragedii smoleńskiej. Ja przepraszam, że nie chcę tu ująć jakiegoś porównania, ale data jest taka dla nas pamiętna ze względu wiążąca się z imprezami tanecznymi, bo właśnie w 2010 roku, 10 kwietnia, miały odbyć się imprezy taneczne. Dostaliśmy informację, kiedy miały się zjeżdżać formacje na próby dopołudniowe, że nastąpiła tragedia. Było wiele niezrozumiałości, niejasności, mylne informacje. I wreszcie ta informacja pełna i ludzie zawracaliśmy z Polski. Ci, co dojechali, przyjęli to z wielką pokorą. No, nie będę już opowiadał już tam szczegółów, ale to wydarzenie tkwiło we mnie od tamtego czasu. Ja wiedziałem, że kiedyś ten temat wezmę po prostu i będę chciał zrobić spektakl. No i tak się stało po 3 latach. Zacząłem spektakl robić od wytłumaczenia młodzieży, na czym to wszystko polega. Byłem to winien tej młodzieży, jeśli chciałem to zrobić. Wiadomo po prostu, że obojętnie jaką rzecz się robi, trzeba to przede wszystkim tancerzom wytłumaczyć. Mi się wydaje, że udało się to. Przede wszystkim nie chciałem to upolityczniać, nie chciałem włączać w to polityki. I na pewno nam się to udało. Przede wszystkim człowiek w obliczu tragedii czuję nadchodzącą, taką śmierć i wiem, że oni się czuli razem ze sobą związani i chciałem to ująć. Zresztą na końcu piosenkę, którą pieśń ująłem, Bema pamięci żołny Rapsod, to jest utwór ponadczasowy, gdzie Józef Bem, sam wielki bojownik o polskość, o wolność, jest tylko symbolem. A chodzi o to, że dzieło, które chciał wywalczyć, żeby nie pozostało zmarnowane i tych wszystkich 96 ofiar, to też jest taka wymowa, że ich dzieło, o które walczyli, chcieli, żeby ta Polska była taka kochana, żeby nie poszło na marne. Proszę Państwa, tak jak mój gość powiedział na wstępie, impresja to ta ulotność, to chwila, to zdarzenie, które łączy w sobie wiele emocji. Na pewno 12 kwietnia tak będzie, bo będzie i niezwykle refleksyjnie, klimatycznie, ale będzie też radośnie, będzie pięknie, na pewno będzie, Tomku, wyjątkowo. O tym przekonujemy Państwa już teraz. A mamy dla Państwa konkurs. Zapraszamy na impresję taneczne, prawda? 12 tak, kwietnia, a pytanie konkursowe jest następujące. W roku 2014 zespół Big Kike będzie obchodził swój jubileusz.
Który? Proszę Państwa, do wygrania podwójne zaproszenie na imprezy taneczne. Odpowiedzi wraz ze swoimi danymi proszę przesłać na nasz adres mailowy telewizja@mok.piotrkow.pl. Państwo widzą ten adres. Bardzo proszę raz jeszcze, którą rocznicę powstania obchodzić będzie w 2014 roku formacja założona przez Tomka Balcerka Big Kajk. A na pewno zobaczymy ją 9 w ramach 9 imprez tanecznych 12 kwietnia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie. Za chwileczkę zapowiedzi kulturalne. Zostańcie z nami. Przed nami piękny wiosenny weekend, to też proszę Państwa poza spacerami zapraszam do udziału w wydarzeniach, które w naszym mieście. 7 kwietnia w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Piotrkowskim Muzeum kolejny koncert z cyklu Dni Muzyki Kameralnej. Zapraszam serdecznie. Natomiast 12 kwietnia dzisiaj cały program o imprezjach. W związku z tym ponawiam zaproszenie do udziału w 9 imprezjach tanecznych. Można wygrać zaproszenie na widownię, pytanie konkursowe oraz adres mailowy. Rozstrzygnięcie w środę w czasie głównego wydania wiadomości. Dzień później, 13 kwietnia, w imieniu Stowarzyszenia Harc zapraszam do udziału w Grze Miejskiej pod nazwą Piotrków Między Wojnami, a 14 kwietnia miłośników teatru zapraszam na sztukę Karamazów, według najbardziej znanej chyba powieści Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Bracia Karamazów. Sztukę reżyseruje Jacek Orłowski, a występuje m.in. Bronisław Wrocławski. Bilety do nabycia w piotrkowskim MOK-u. 16 kwietnia natomiast przegląd twórczości przedszkolaków oraz festiwal Fantazja. Zapraszam do udziału. Grupy chcące wziąć udział w przeglądzie również. Natomiast 17 kwietnia kolejna odsłona cyklu Edukacja Bajeczna. Kazio w Krainie Lalek. Grupy przedszkolne również zapraszam. Tutaj numer telefonu, pod którym można rezerwować miejsca. A my, proszę Państwa, mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na spektakl Harold i Matylda. Mówiłem o nim ostatnim razem. To sztuka, w której występuje m.in. Krystyna Sienkiewicz oraz Tomasz Ciachorowski. A ja mam dla Państwa pytanie. W jakim warszawskim teatrze odbyła się premiera tej sztuki niedawno? To jest pytanie, to jest adres mailowy. Konkurs rozstrzygniemy za 2 tygodnie. Wtedy podwójne zaproszenie na ten naprawdę świetny spektakl rozlosujemy i rozdamy Państwu. Wszystkiego dobrego. Twórzmy kulturalny Piotrków, bierzmy udział w wydarzeniach, które właśnie w naszym mieście odbywają się. A my widzimy się za 2 tygodnie. Do widzenia.